Witam Państwa bardzo serdecznie na konferencji prasowej z okazji zakończenia pewnego etapu kampanii referendalnej związanej z odwołaniem Rady Miasta Nowego Sącza. Przez ostatnie 60 dni wielu wolontariuszy, wiele dziesiątek wolontariuszy starało się zebrać 6,5 tysiąca podpisów. Oczywiście ta liczba była liczbą minimalną, jaka jest konieczna do tego, aby dalszą część rozpocząć. I w dniu dzisiejszym, w dniu 60, mogę stwierdzić, że niestety, ale nie udało się nam zebrać tej liczby. Zabrakło nam bardzo niewiele, zabrakło około 300-350 podpisów. Jest to liczba znikoma w skali tego, co należało zebrać, ponieważ zebraliśmy blisko 6100 podpisów, co samo w sobie pokazuje, że ruch, który jest ruchem społecznym, ruchem, który nie jest związany z żadną partią polityczną, z żadnym ugrupowaniem tutaj sądeckim, był w stanie zebrać w krótkim czasie, bo to tylko było 60 dni, ponad 6000 podpisów, które w tym momencie przełożyły się na taki, a nie inny wynik. Byliśmy chwaleni, byliśmy ganieni, różne osoby różnie się wypowiadały na temat tego, co chcemy zrobić, tego, jak chcemy to zrobić. Ostatecznie mamy taki, a nie inny wynik. Czego zabrakło? Zabrakło przede wszystkim podpisów, zabrakło tego poparcia osób, które być może nie do końca wierzyły w powodzenie referendum, zabrakło poparcia osób, które na samym końcu, kiedy już było wiadomo, że brakuje naprawdę niewiele, zaczęły w końcu się angażować, zaczęły zbierać podpisy, gdzie wcześniej były bardzo sceptycznie do tego nastawione. Co dalej teraz? Czy odpuszczacie? Co dalej? Nie odpuszczamy, przy czym będziemy działać w troszkę inny sposób, w szczególności teraz chcielibyśmy stwierdzić, że to, co się wydarzyło przez ostatnie 60 dni, to jest faktycznie żółta kartka dla wszystkich radnych. Nieważne, z której są opcji, nieważne, co reprezentują, to jest żółta kartka. I w tym momencie, w związku z tym, że ten proces referendalny został niejako przerwany właśnie niezebraniem tej liczby podpisów, przerywamy zbiórkę podpisów, ponieważ nie możemy ich już w tym momencie zbierać, ale będziemy na bieżąco kontrolowali to, co się dzieje, to, co radni poczynają, to, co się dzieje na sesjach, to, co się dzieje również poza sesjami, bo to jest też bardzo ważne. I jeżeli sytuacja będzie dalej taka, a nie inna, to nie wykluczamy, że na wiosnę ponownie wystąpimy, rozpoczniemy ten proces referendalny na nowo. Ale czy nie zabrakło mobilizacji wolontariuszy? Możecie zintensyfikować te zbieranie podpisów, ale rzeczywiście nie ma takiego problemu. Problem na pewno istnieje, bo te 6 tysięcy to jest 1/10 tak naprawdę wyborców, którzy mają prawo wyborcze na terenie miasta Nowego Sącza. Więc problem istnieje, natomiast kwestia organizacji, oczywiście każdy może odebrać to inaczej. Staraliśmy się te działania jak najbardziej zintensyfikować. Być może zabrakło jakiegoś kontaktu z jednym z dwoma wolontariuszami, ale sama ich liczba, było ich, nie rzucę w tym momencie konkretnej cyfry, ale było ich blisko 100, gdzie naprawdę na każdym osiedlu, w każdym rejonie miasta byli ci wolontariusze i oni zbierali te podpisy. Czasami nawet zdarzało się, że w nocy były telefony, czy możemy jeszcze oddać swoje głosy, więc tutaj nie dopatrywałbym się niepowodzenia właśnie w kwestii wolontariuszy. To nie jest wzmacnianie Rady Miasta, skoro się ta cała inicjatywa nie posiedzie, jak się widzi? Znaczy tutaj należałoby spytać radnych, co oni na ten temat myślą, bo naszym zdaniem te 6 tysięcy podpisów, które zostało zebrane, to jest jasny komunikat, że ludzie nie są do końca zadowoleni z tego, co się dzieje. Bo oczywiście nie było tak, że wszyscy na hura podpisywali. Były osoby, które mówili, rada działa dobrze i każdy ma do tego prawo, każdy ma prawo wyrażać swoją opinię na konkretny temat. Natomiast my uważamy i nadal uważamy, że należy coś zmienić w postępowaniu radnych i jej działaniu rady. Między innymi prezydium, które swego czasu dosyć mocno łamało statut. No, w tym momencie widzimy delikatną poprawę, ale nie wiadomo, jak długo ona potrwa. Zobaczymy, co się będzie działo w przyszłości. Będziemy podejmowali odpowiednie działania. Czy pan minister... Samemu pomysłowi brakowało pewnie wiarygodności. Po pierwsze prowadzi to naczelny syn dyrektora wydziału. A
poza tym, dlaczego tylko Rada? Jeżeli już się zabrać, to za wszystkim. Niech się uwierpadnie cała władza od zarządu miasta po Radę. I wtedy może to by było bardziej wiarygodne, może wtedy by to trafiło bardziej do ludzi. Bo 10% niezadowolonych to akurat nie tyle, co jest zawsze. Także to nie jest jakieś wielkie osiągnięcie. Znaczy powiem tak. Powtórzę to, co powiedziałem na samym początku. To był ruch społeczny. Moje powiązania z dyrektorem Wydziału Edukacji nie miały nic wspólnego z tym, co się działo. W każdym razie... To nie jest tak, że nie ma nic wspólnego. Tak, ja to słyszę głosy na mieście. No popatrz, syn dyrektora prowadzi kampanię. Mówię, no, on zawsze taki był, mówię, mocny, zawsze działo, więc tak to się dzieje. Ale czy nie lepiej było kogoś innego wystawić na strzała? Znaczy przede wszystkim ja tutaj jestem rzecznikiem prasowym. Głównym jest tutaj Maciej Goliński, który cały czas jakoś wspierał nas we wszystkim, organizował różnego rodzaju działania. Owszem, mogło to mieć wpływ na przebieg kampanii, tutaj nie przeczę temu. Natomiast raczej był to znikomy wpływ niż jakiś ogólny. Co do odwołania również prezydenta, bo tutaj mówimy również o tym. Referendum jako jakiś mechanizm demokracji bezpośredniej rządzi się tym, że każdy może to referendum przeprowadzić i zadać konkretne pytania. Tutaj chcieliśmy w tym komitecie zadać jedno konkretne pytanie. Czy jest pan, pani za odwołaniem Rady Miasta Nowego Sącza? Wyszło tak, nie inaczej. Ludzie wypowiedzieli się w taki, a nie inny sposób i oczywiście my szanujemy tę decyzję. Natomiast będziemy się uważnie przyglądać wszystkim, co i jak się będzie działo w przyszłości, aby ewentualnie podjąć następne czynności, następne kroki związane z ewentualnym odwołaniem dalej Rady Miasta, być może i prezydenta, ponieważ tutaj należy kontrolować, tak jak pan wspomniał, wszystkich, a nie tylko jedno ciało. Jak zamierzacie państwo kontrolować dalej pracę Rady Miasta? Znaczy, przede wszystkim należy zwrócić tutaj uwagę na to, co się dzieje na sesjach Rady Miasta. To jest ta pierwsza podstawowa rzecz. Kolejną sprawą jest wizerunek radnych w mediach. To, co oni mówią, to, co piszą, w jaki sposób się wypowiadają o sobie nawzajem, bo to jednak buduje w pewnym sensie zaufanie do radnych, to buduje poczucie bezpieczeństwa obywateli, w szczególności w takiej trudnej sytuacji, jaką mamy obecnie, którą jest koronawirus i myślę, że wszyscy, jak tutaj jesteśmy pewni, że jest to w tym momencie najważniejsza rzecz, o którą powinni zadbać między innymi radni poprzez stosowanie odpowiedniego prawa, uchwalanie odpowiedniego prawa. Co się będzie działo dalej, to już wspominałem wcześniej. Ale czy to też nie jest taki sygnał, że skoro się nie udało zabrać tych 6 tysięcy, to zmobilizowanie jednak ponad 20 tysięcy, żeby poszło do grup wyborczych, to byłoby sprawa jeszcze trudniejsza? Znaczy trzeba pamiętać o tym, że zbiórka podpisów rządzi się tym, że jest to zbiórka podpisów i przede wszystkim potrzebny jest ten własnoręczny podpis. Bardzo dużo osób, i tutaj należy podkreślić, to bardzo dużo osób nie chce podawać swoich danych osobowych, szczególnie danej, którym jest PESEL. PESEL był czymś, co bardzo odstraszało ludzi i no niestety nie byliśmy w stanie zebrać też tych głosów, które chciałyby ewentualnie wesprzeć tą inicjatywę. Co do samej zbiórki podpisów, chcemy podjąć w najbliższym czasie rozmowy z parlamentarzystami w kwestii zmiany ustawy o referendum lokalnym i o referendum ogólnokrajowym, ponieważ i w jednym, i w drugiej ustawie jest informacja o tym, że żeby ten głos, który jest oddawany, był liczony za ważny, musi być między innymi własnoręczny podpis. W obecnej sytuacji, gdzie te ustawy mają 20 i 17 lat, no umówmy się, dawanie podpisów w wersji elektronicznej, logowanie się poprzez systemy bankowe, przez jakieś inne platformy, gdzie mamy te dane, jest zdecydowanie łatwiejsze niż te kilkadziesiąt lat temu, w związku z czym warto by jednak było pochylić się nad zmianą tej ustawy, ponieważ to również usprawni proces wyborczy, czy też referendalny, bo tutaj też o tym mówimy, a przy okazji przyczyni się do większej partycypacji mieszkańców w życiu społecznym. A jak pan sądzi, pandemia mogła mieć wpływ na to? Tak, pandemia na pewno miała duży wpływ na to. No, sami widzieliśmy, że właściwie rozpoczęliśmy i już byliśmy w strefie czerwonej. Później byliśmy w strefie żółtej, znowu jesteśmy w strefie żółtej i właściwie tak cały czas krążymy wokół tego, co się dzieje. Tak, miała duży wpływ.